Witam po raz kolejny. Kolejna prezentacja jest to rosyjski kierowiec K700. Tak się prezentuje. W sklepie mamy go od kategoria za 15 tysięcy euro dzienne utrzymanie. 50 euro moc, 135, z tego co wiem, to powinien mieć 200 parę koni. Ale dobra, zobaczymy. Tak to wygląda. Tam mamy jakieś maszyny do podpięcia. Dobra, wsiadamy. Silniki takie były, tu spod kół ślady kół są. Światła jakieś. Coś tu z przodu nie mamy zaczepu, z tyłu mamy zaczepy niski, wysokiego nie ma. Niby podczepiło do użytku, bardzo nie za dużo podnosi, nie wiem. To zostanie śruba ta łącząca górę, się nie przekręca, tego nie ma. Słychać taki dźwięk uczenia, że się podnosi, ale trochę nisko to podnosi. No dobra, przyczepy jakieś z czymś przyczepiają. To akurat się nie podczepi, bo to nie jest na niski zaczep. Coś na niski zaczep się przydało. Trzeba będzie kupić wywrotki z niskim. Tu mamy z niskim. Okej, wstecz, wstecz. Muszę się odkręcić. Że wysokiego zaczepu nie ma, tylko niski. Niski działa. Wyglądało inaczej, że tutaj była prezentacja tego, tej brony talerzowej i normalnie się wpłynęła tutaj już nie chcę. Dobra, to było na tyle. Do usłyszenia, cześć.